Cześć, cześć kochani, Marek Mal z tej strony z bestpan.pl. Wkraczamy do Karaibów. Jamajka, Kuba, Dominikana, Puerto Rico, Martynika. Mój klimat. Ale zanim wkroczymy do Karaibów, chciałem wam tylko pokazać, jak rośnie kawa. Coffea arabica. Sudan, Etiopia, Kenia. Już pokazuję, nie jest to palma, ale może ktoś jest ciekawy, jak rośnie kawa. Tak właśnie rośnie kawa, a tutaj są jej ziarenka, o, ziarenka kawy. Ciekawe, czy pachnie kawą. No dobra, na razie niczym nie pachnie, zieleniną jakąś. A to jest jakiś fikus jeszcze, jakby co. Taki jakiś. Lecimy. I jesteśmy na Karaibach. O, no to super. Karaiby, to jest cudne. Takie palmy widziałem na Dominikanie. Hemitrinax ekmaniana. Kuba. Tak wyglądają te roślinki. Wiem, że nie można tego przekraczać, jak zwykle. No ale jak ja mam wam porządnie pokazać, jak nie mogę przekroczyć? O, tu są malutkie. A tu są dużutkie, ale czad, ale one są piękne. Bardzo gęste liście i nie, myślałem, że bardziej sztywne, ale fajne. Dobra, uciekam, żeby mnie ktoś nie pogonił, że niszczę ogród. Dobra, lecimy dalej. Pseudofenix vinifera. Hispaniola, wyspa Hispaniola. Isla. Oj, słońce, za dużo tu jest słońca. Cocotrinax spisa. To samo. A wyspa Espaniola to jest chyba ta, na której jest Dominikana, z tego co pamiętam. Tam jest chyba Dominikania i Haiti. Tak jest. Dobrze mi się pamiętało. Proszę bardzo. To jest tam, gdzie jest Dominikana i Haiti, Republika Dominikana, napisane zresztą. Tak to wygląda na Dominikanie. Jak ktoś nie był, to przede wszystkim polecam pojechać. A jak ktoś nie lubi latać na przykład i nie lubi gorąca, to można pooglądać na bestpan.pl. Bestpan TV! A, dobra. Następna palma karaibska. Leucotrinax morrisi. Trinax, dużo się kończy na Trinax. Tak to wygląda. Tu są duże palmy. To jest Acrocomia crispa. Też Kuba. Ciekawe, czy będą jakieś palmy na przykład typowe dla Jamajki. Proszę, znowu wyspa Hispaniola. Copernicia berteroana. Ale te rośliny są ładne. Ale wydaje mi się, że na tym filmie, no niestety nie jestem w stanie tego wszystkiego odtworzyć, żeby wam się to podobało. To jest ta sama roślina. To jest Pseudofenix sargenti. Karaiby, Floryda, Meksyk, Belize. Duże, bardzo duże rośliny. Bardzo grube pnie mają, mega grube. O. Bardzo grube. Kurde, no nie ma mi kto zrobić zdjęcia, nikogo tu nie ma. Tylko mogę ponagrywać, bo jak, bo tak jakbym stanął przy niektórych palmach, to byłoby widać, jakie są duże. Tak. Copernicia baileyana. Bardzo duże rośliny. Gigantyczne, grube. Piękne, duże liście. Już mi w gardle. O, a tu jest fajnie, bo tu coś... A tu mamy palmy kokosowe, kokos lucifera. Tak jest, z Karaibów są chyba najbardziej znane. W sensie, że każdy zna taką nazwę jak palma kokosowa, prawda? O, Jamajka! Roystonea princeps. Tutaj ktoś coś wkopuje, widać. W 2014 roku ją wkopali. Taką małą. Patrzcie, tu jest na zdjęciu. Widać?
tyle miała, 2014 z 2020, przez 6 lat ma 6 metrów. Fajnie, że takie coś. O. Tak urosła przez 6 lat. Tutaj mamy palmy kokosowe, pięknie wychylone. Można oczywiście tak samo zrobić z trachykarpusem u nas. Jednego takiego sprzedałem. Bardzo dużo palm kokosowych. Tu są kokosy. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Da się rozszerzyć? Nie idzie mi. Nie, coś nie mogę. Nie można powiększyć. Co tu jest napisane? Gdy jest co? Włączona duża skalowalność? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, no nie mogę powiększyć palcem. Lecimy dalej. Cienizna. Kokotrinax, po prostu kokotrinax. Kilka listków, taki cieniasek. Ale ten już wygląda lepiej. Też ma kilka listków, ale to nie jest już taki, to nie jest już taki cieniasek. A tutaj mamy palmy kokosowe, specjalnie zrobione nad wodą, żebyśmy się czuli na Karaibach. Ja zaraz stąd prosto jadę na plażę, która podobno przypomina Karaiby. Zobaczymy, to się oczywiście okaże. I też tam są palmy. Czekajcie, chciałbym tu jakoś wejść, ale no chuj, nie mogę. Palmy kokosowe. Tu jest piaseczek. O, może z tej strony. O! Z tej strony będzie tu lepiej widać. O, stoję w cieniu. Palmy kokosowe. Jest woda. Jesteśmy na Karaibach. O, i ptaszek nawet jakiś przyleciał. Ciekawe, czy karaibski. Tu jest taka duża, wolna przestrzeń. Tu jest znowu ten kokotrinax. Kokotrinax litoralis sandy coast, czyli wybrzeża Kuby. Pięknie tu, prawda? Fajnie to zrobione. Ktoś pomyślał. A tutaj nawet jest napisane, jakie tu są ptaszki. Ale na ptaszkach to ja się, kurde, nie znam. O, zostało mi jeszcze tak. Karaiby to jestem tu. Ameryka Południowa, centralna. No i jestem bardzo ciekawy, czy w Ameryce Południowej będzie Jubea. No powinna być, tak? Ale czy będzie, to się okaże. Póki co jesteśmy ciągle na Karaibach. Jaki dziwny zapach. Coś tu rośnie takiego. O! A to są z tego, co mi się wydaje, Royal Palm. Zobaczcie, jakie wielkie. To rosło u mnie na Mauritiusie w hotelu. Jako takie przy samym wejściu, tak? Takie bardzo, najbardziej dystyngowane palmy. Zaraz zobaczymy. Oczywiście, dobrze mówiłem, to jest Roystonea regia, czyli Royal Palm. A tu jest napisane zresztą, Cuban Royal Palm. To są tam takie najbardziej znane palmy. Pamiętam, jak pojechałem na Dominikanę i pytałem się tych wszystkich tubylców, co to za palma, co to za palma. Oni się na mnie głupio patrzyli, no kurde, no palma. No palma, dla nich palma to palma. No co to za różnica, jak ona się nazywa? No po prostu palma. Tak. Idziemy sobie tędy. Tu jeszcze można zrobić jakieś kółeczko. Tutaj też z Kuby. Gaussia princeps. Takie cieniutkie palmy z niewielką ilością liści. Zaraz tutaj. Strasznie tu pachnie, jak przechodzę koło tego czegoś. To jest Coccoloba uvifera. Dziwny ma strasznie zapach. Nie wiem, co to jest. Ten zapach. Ale taki jest. Kokotrinax montana. Ten malutki.
a to są... nie, no to są ewidentnie w Waszyngtonie tu z tyłu. A to mam... O, jest Sabal Palmetto, proszę bardzo. USA i Kuba. Cabbage Palm. Tak wygląda duży Sabal Palmetto. A tu znowu mamy Royal Palm z tymi białymi takimi charakterystycznymi pniami. Acola Rafe Virti. To są takie palmy wielopniowe, tak jak tam był Dipsis. Takie cieniaski. Dużo pni, cieniutkich. A my zaraz wleziemy do Ameryki Południowej. Cocotrinax borchidiana. Tutaj jest... O! Umęczony jestem, wam powiem okrutnie. Dobrze, że nie jest tu gorąco. Jakoś tak mega gorąco. Tak gorąco jak w Polsce, tak, że nie jest 31 stopni. To oczywiście też Sabal Palmetto. Z daleka. Uaj. I lecimy. Lecimy dalej. I tutaj mamy Ameryka Południowa. Tylko nie wiem jak tu iść, ale zaraz się dowiem, bo tu można iść w jedną stronę albo w drugą stronę. Trzymajcie się, muszę się napić wody. Ale czekajcie jeszcze chwilę. Czy to też jest tak? Tritrinax brasiliensis. To już mamy Amerykę Południową. To zaraz do niej dojdziemy, a ciągle jesteśmy na Karaibach. Czyli przeszedłem tutaj. Tu był ten duży plac. Jestem tutaj. Teraz tu mamy Amerykę Południową, później centralną. I powoli później do wyjścia. Hej!